Witam serdecznie. Dzisiaj ze mną pani Agnieszka i pan Ryszard Gąsierkiewicz. Witam serdecznie. Witam. Porozmawiamy sobie dzisiaj o łączeniu, nowych trendach może w ogóle w leczeniu, uzdrawianiu. Wiesz, nie wiem jak ja mam to w ogóle na to mówić, bo to jedni mówią nie, my nie leczymy, my uzdrawiamy. Inni mówią nie, chwila, my nie uzdrawiamy, my przywracamy naturalną energię zaburzoną, tak, energię organizmu. Więc terminów jest ostatnio naprawdę mnóstwo. Państwo jesteście osobami, które łączą troszeczkę i ten świat medycyny klasycznej, i ten świat medycyny alternatywnej. To też słowo, które jednym się podoba, innym się nie podoba. Wokół tego jest zawsze mnóstwo kontrowersji, mnóstwo pytań i im więcej ludzi, tym więcej kłopotów z tym związanych, tak naprawdę. Siedzimy w samym gnieździe tego tak kłopotu. W samym gnieździe. My też mamy kłopoty. Myśmy się usadzili. Tak, my też mamy kłopoty z tym dookreśleniem. Z tym znajdowaniem punktów tak, wspólnych. I dlatego raczej unikamy takiego rozdzielania tej materii. Wydaje się bowiem, że należy tu przywrócić właściwy blask i brzmienie tak zwanej medycynie holistycznej, która opiera się o jedność ducha, umysłu i ciała. I jeżeli tak patrzymy na medycynę, jeszcze jeżeli dodatkowo spojrzymy na medycynę poprzez tak zwane badania Lalonda, których uczony jest każdy student medycyny, a które były już w latach 50. robione w Kanadzie, to ich wyniki zdecydowanie świadczą o tym, że medycyna naprawcza, medycyna typowo ingerencyjna ma najmniejszy wpływ na dobrostan pacjenta, a przede wszystkim wpływ ma zdrowy styl życia, świadomość zdrowych poczynań, tak zwanych zdrowych poczynań, dobrostan psychiczny. I to ponad wszelką wątpliwość udowodniono poprzez stricte konwencjonalne badania. Zatem zawsze mnie osobiście rozdźwięk między czymś, co alternatywne, a co klasyczne, wydawał się bardzo sztuczny. I raczej wynikał z chęci bronienia okopów Świętej Trójcy. Każda ze stron okopała się w jakiejś to norze, w jakiejś to niszy ekologicznej. Każda ze stron gdzieś w jakiejś zatoce stwierdziła, tak jak dinozaur kiedyś, tu mi dobrze, tu mi ciepło, tu zostaję, tu się będę rozmnażał. No i teraz broni tej niszy. I teraz te mury wzniesione między poszczególnymi dziedzinami już wydaje się czasami bronione są wyłącznie dla istotności tychże murów, a nie idei jako takiej. Stąd mnie osobiście wydaje się to nadal sztuczne, a tobie jak? No ja myślę, że jednak podział istnieje i na to trzeba popatrzeć. Nawet zobacz, jak na przykład sam teraz... Jakiego argumentu użyłeś, żeby udowodnić istotność tego, że ten punkt wspólny jest jakiś tam sensowny, prawda? Odwołałeś się do medycyny konwencjonalnej, jakby do badań. Nie odwołałbyś się prawdopodobnie na przykład do tego, że ktoś doświadczył takiego, nie wiem, olśnienia duchowego i uznał, że to tak naprawdę jedno jest wspólne, tylko odwołałeś się do konwencjonalnych badań, ponieważ niewątpliwie ten nurt w dzisiejszych czasach jest jednak zdecydowanie bardziej ugruntowany i taki. I gdzieś żyjemy w czasach, gdzie ta równowaga się chyba w nowy sposób trochę ustala, niewątpliwie, ale fakt, że ten podział istnieje, jest po prostu realny, prawda? I my faktycznie gdzieś jesteśmy w takim punkcie, myślę, oboje i każdy z nas i w tym, co razem też tworzymy, prawda? No, co jest tutaj twoim dziełem, a ja cię w tym wspieram, czyli myślę o szkole psychotronicznej, jednocześnie medycznej, no właśnie już samo to połączenie, że ona jest taka i taka, prawda? Że gdzieś próbujemy wyjść na te mosty pomiędzy. I nie jest to takie zawsze łatwe. Nie jesteśmy w tym odosobnieni, bo przez bardzo wiele lat w Krakowie działało Stowarzyszenie Medycyny Psychosomatycznej i prowadziła je pani profesor Magdoń, zresztą mocno współpracująca z Nieznanym Światem. Raz w roku odbywały się tutaj kongresy,
I profesor Magdon, jako absolutnie mocno stąpająca po gruncie medycyny klasycznej lekarka, widziała jedyną drogę słuszną dla medycyny. Otwarcie się na sferę komplementarną. Otwarcie się na coś, co materialistyczny pogląd na leczenie jakby nie uwzględnia. Stąd na tych kongresach medycyny psychosomatycznej występowali obok siebie i uzdrawiacze, i profesorowie medycyny. Występowali psychoterapeuci i osoby stosujące hipnozę. Znakomite, bardzo ciekawe doświadczenie. A przedtem zrobiono to w Chinach. W Chinach medycyna tradycyjna, dla Chińczyków niegdyś klasyczna, dzięki wyjazdom młodych lekarzy za granicę, prawda rzekszy, została zepchnięta do podziemia w pewnym okresie. I praktyki akupunkturzystów były traktowane jako zabiegi szarlatańskie i były prawnie zabronione. W pewnym jednak okresie, oczywiście mającym kontekst polityczny, obie te racje, obie te opcje się zbliżyły do siebie. Akupunkturzyści uznali, że zdobycze medycyny zachodniej, szczególnie w obszarze diagnostycznym, szczególnie w obszarze badań laboratoryjnych, są istotne i nie należy ich wyrzucać do lamusa, a przedstawiciele medycyny stricte konwencjonalnej uznali, że to, co robią akupunkturzyści, choć opiera się o mityczny przepływ energii chi, daje skutki wymierne i da się to oprzeć o badania ilościowe i jakościowe. I tutaj to, co powiedziałaś, też jest dla mnie istotne. I pokazuje moją absolutną tęsknotę do tego, żeby zdarzenia o charakterze duchowym, o ile mają być propagowane i popularyzowane, nabrały także pewnej naukowej jakości. Czyli żeby nie były tylko doświadczeniem jednego obiektu, tylko żeby stwarzać poprzez badania pewne dowody na to, że one mogą być skuteczne także u innych osób. To jest, uważam, w tym duchowym podejściu do kwestii pewną piętą achillesową. To bowiem, co sprawdza się u znakomitego uzdrawiacza, u znakomitego medytatora, u znakomitego jasnowidza, niekoniecznie musi być dostępne w doświadczeniu innych osób. Dobrze byłoby rozpoznać, jak on to robi, że to zrobił lub że te możliwości w sobie otworzył, odkrył, rozwinął i dopiero z tego zrobić poprzez badania model, który można byłoby pokazywać innym. I tutaj, no, ty mówisz o tym sensie edukacyjnym. Tak, edukacyjnym. Tak? Natomiast u nas prowadzi się edukację w zakresie na przykład bioenergoterapii na takiej zasadzie, jak kiedyś uczono adeptów jeżdżenia na nartach. Instruktor stawał przed adeptami i mówił im tak: słuchajcie, róbcie to, co ja, i będzie dobrze. Ten model prowadził do bardzo wielu złamań. Pierwszym, który był obiektem takim opracowywanym do celów metodycznych, był Jean-Claude Killy, znakomity narciarz, którego filmowano. Filmowano jego sposób wykonywania skrętów, rozbijano na kadry poszczególne fazy wykonywania przez niego skrętu i później nie mówiono już adeptom: róbcie to, co ja, będzie dobrze. Tylko do każdej fazy skrętu dopasowywano określone ćwiczenia, których adeptów uczono. Uczono ich w ten sposób, żeby mogli zachowywać określoną pozycję ciała, żeby mogli naciskać określoną nogą w poszczególnych fazach skrętu, żeby mogli odchylać się lub dochylać wtedy, kiedy jest to potrzebne. Pokazywano im, jak zrobić syntezę tego wszystkiego i dzięki temu znakomicie wzmocnił się, poprawił i lawinowo wręcz rozwinął styl uczenia jazdy na nartach, efektywność tego uczenia jazdy na nartach. I tego mi szalenie brakuje w naukach alternatywnych. Operator w chirurgii nie jest uczony operowania obiektu w ten sposób, że oto mistrz
profesor czy doświadczony operator mówi: słuchaj, patrz na mnie, a potem rób to, co ja. Nie. On ma modele, on wie, w jaki sposób prowadzić skalpel, uczy się ruchów dłoni, które wypróbowuje na fantomach. I dopiero ta wiedza przełożona na żywego pacjenta może przynieść dobre efekty. Takie my ciągle, jeżeli chodzi o rzeczy alternatywne, jesteśmy na bazie dociekań intuicyjnych. I to, nie ukrywam, zaczyna mnie już mocno irytować, bo długo, już bardzo rozmaite alternatywne, tak zwane alternatywne dziedziny, takie jak medytacja, leczenie naturalne, inne spojrzenia na sferę duchowości, w obiegu społecznym funkcjonują. Czyni się kursy, prowadzi się działania edukacyjne, rzesze ludzi, którzy myślą zgoła inaczej, wdrażają nowe modele w swoim życiu, jest olbrzymia. A jednak nie dopracowało się to ani takiej bazy badawczej, ani takiej metodyki uczenia, jak dyscypliny stricte konwencjonalne. I to ma swój urok. I to ma swój urok, ale to z kolei skazuje nas na to, że będziemy zawsze patrzyli na to z pewnym przymrużeniem oka. No tak. I metodą prób i błędów będziemy. Tak, metodą prób i błędów. Mhm. I nie bada się tych, którzy skręcili sobie nogę lub złamali ją, nie wiedząc, jaka droga i jaki sposób rozwoju byłby tutaj lepszy. No, ja jednak cały czas widzę, że ty się odwołujesz, zobacz, do wyższości wiedzy racjonalnej, jednak do tego, co przynosi jakby konwencjonalne podejście, systematyka, prawda, badania. Czyli tak zwane Benkarty Kartezjusza. Nie, wiesz co, ale ja na to myślę, że dobrze też, że jest między nami taka równowaga, tak? Bo ty przedstawiasz taki punkt widzenia. No właśnie. Ja mogę mieć troszeczkę tutaj inny. I to też, bo ten dialog jest właśnie potrzebny, prawda? Bo tu chodzi o pewien szacunek między językami. Są dwa języki. Jest język, w którym się poruszają właśnie no, terapie, nazwijmy je alternatywne, umownie, prawda? Te takie bardziej właśnie naturalne. No i jest język konwencjonalnych, tak? Metod medycyny i tam jeszcze rozmaitych innych podejść. I teraz właśnie pytanie tutaj, musimy do siebie wyjść w jakimś dialogu. Żeby to zrobić, potrzebny jest jakiś wzajemny szacunek, to jest jakaś taka baza do tego dialogu, prawda? Gdyby na to tak popatrzeć z lotu ptaka, bo trochę w tym momencie mówię zdecydowanie, jakby dominująca jest konwencja, tak? Zdecydowanie. To jest w jakiejś tam teraz ruchu dynamicznym mocno, ale jednak gdzieś jeszcze w świecie obowiązującym, tym powiedzmy, europejsko-zachodnio, gdzieś tam zdecydowanie konwencja jest dominująca. Więc bardziej taka postawa, prawda? Ci, którzy działają niekonwencjonalnie, mają udowodnić, czy robią to w sposób maksymalnie jakoś racjonalny, tak? Myślę, że tu jest jakby potrzebny obopólny taki szacunek, tylko pytanie, jak otwierać te drzwi, jak tworzyć tą przestrzeń do szacunku, bo kto był pierwszy, gdybyśmy na to spojrzeli w takim kontekście całkiem szerokim, nie? Pierwsza była ta medycyna naturalna. Ona była pierwsza, ona jest pierwotna gdzieś tam. Potem pojawiła się, prawda, gdzieś tam z czasem medycyna konwencjonalna. Teraz jest znowu powrót do tej natury. Ja się tylko wtrącę, rzeczywiście jako pierwsza była ta naturalna, ale na czym oparta? Na wiedzy, bo jako pierwsze było jednak to ziołolecznictwo, tak mi się przynajmniej wydaje, czyli coś jednak poparte jakąś wiedzą. Nie samą, tylko czuciem, czy wydaje mi się, że jednak był szaman, który miał wiedzę, który tą wiedzę... Pytanie, skąd ją tam pierwotnie posiadał, dokładnie. Prawda? Czy on ją na podstawie tworzył eksperymentów, co działa, co nie działa, tak, jak on ją pierwotnie nabył. No tak czy owak, myślę, że tutaj gdzieś, no faktycznie my próbując znaleźć język dialogu, wychodząc z tej przestrzeni niekonwencjonalnej, zwracając się do konwencjonalnej, bo w tym momencie troszkę w takiej jesteśmy pozycji, nie? Mimo że oboje mamy ten background całkiem taki konwencjonalny, bo i ty i ja, nie? Ale powiedzmy działamy, no myśląc o szkole psychotronicznej, jednak wychodzimy z niekonwencji do konwencji, tak? I faktycznie wychodzimy z tym językiem szacunku, tak? Że my szanujemy to wszystko, co wnosi na przykład medycyna klasyczna, stąd pomysł na szkołę. Uznajemy, że jest to przede wszystkim wartościowe, sensowne i że nie można tego jakby
pomijać, tak? Nie można tego odtrącać, nie można stanąć ponad tym, tylko trzeba to uznać, że ma to swój sens, tak? Chodzi właśnie o zdobycie takiej przestrzeni, gdzie można... Gdzie spotyka się medycyna klasyczna z medycyną alternatywną i bioenergoterapią oraz ziołolecznictwem. I możemy jakby zostawić myślenie o tym, co jest lepsze, co jest gorsze, tak? Bardziej chodziło mi o strukturę wszelkiego rodzaju doświadczeń. Myśląc o badaniach, myśląc o opracowywaniu metodyki, bardziej myślałem o tym, że duchowość, jeżeli będzie tylko samą duchowością, będzie ciągle tłumaczeniem niewiadomego niewiadomym. Natomiast, i abstrahuję tutaj od zakresu poznania, techniki natomiast dochodzenia do poznania dałoby się w jakiś sposób skodyfikować. Natomiast wydaje mi się, że w obszarze tak zwanej duchowości współczesny szaman dalej mówi swoim uczniom: róbcie co ja, i po wielu latach starań, jeżeli macie dodatkowe zdolności, to będziecie równie rozwinięci duchowo i równie skuteczni jak ja. A to mnie akurat drażni i to mi nie pasuje, bo jeżeli my na przykład w obszarze medytacji konweniowaliśmy się do tym, co prowadzący lub opracowujący dany model medytacyjny przedstawia, to bardzo często sito gubiło diamenty, bo przedstawiający model był na przykład wzrokowcem. I w związku z tym odwoływał się wyłącznie do wizualizacji w tym, co propagował. Jemu to robiło cudownie, innym wzrokowcom również. Ale już ktoś, kto nie miał tendencji do widzenia obrazów, czuł się tam zupełnie niepotrzebny. Czuł się jak na prelekcji, która dotyczy materiału czy tematu zupełnie nieinteresującego. Bo nie wiedział, że może to przetransponować na swój wewnętrzny język, a on akurat jest czuciowcem. Dobrze byłoby, żeby wszystkie struktury edukacyjne badać pod kątem ich modeli takich uniwersalnych. Jeżeli na przykład chciałbym kogoś nauczyć bioenergoterapii, najpierw sprawdziłbym, jak on widzi, rozumie, postrzega i czuje rzeczywistość, czy wewnętrzną, czy też zewnętrzną. A potem dopiero rozmaite modele przedstawiłbym mu w taki sposób, jaki zgodny jest z jego wewnętrzną strukturą. A zatem na przykład proponując komuś, kto preferuje wzrokowość, roztacza wizję, widzi obrazy, a chciałby zanurzyć się w wewnętrzną przestrzeń energetyczną, prosiłbym, aby sobie coś wyobraził, co z tym może być związane. Jeżeli hipnotyzowałbym kogoś, kto jest wzrokowcem, proponowałbym, żeby uniósł oczy i wyobraził sobie koło i trójkąt, albo jakąś inną figurę, na której może skupić swoją uwagę. Ale jeżeli ten ktoś już byłby tak zwanym kinestetykiem, czyli bardziej by czuł, natychmiast zaproponowałbym mu, żeby nie widział niczego, tylko żeby skupił się na swoich wewnętrznych doznaniach. I na tych wewnętrznych doznaniach, na przykład medytując, czy wchodząc w kontakt ze swoim wewnętrznym źródłem mocy, na tych wewnętrznych doznaniach, jak po szynach niejako, wjechał w tą część swojego organizmu, która jest dla niego najbardziej zasobna. I tego mi brakuje w rozmaitych kwestiach duchowości. Tam tłumaczy się trochę niewiadome niewiadomym i to mi nie pasuje, nie sama duchowość jako taka, broń Boże. Brakowało mi tutaj dotychczas struktury. W uczeniu bioterapii winna być zachowana taka struktura, jak w uczeniu zabiegów medycznych. Jeżeli w obszarze, że tak się wyrażę, opieki nad chorym, mamy pewien model działań i wiemy, jak standardowo należy słać łóżko. Mówię o bardzo prozaicznej czynności, której uczy się wszystkie pielęgniarki i wszystkich opiekunów medycznych w taki sposób, żeby chory nie doznał odleżyn
i pokazuje mu się, co powinno być pod co zawinięte, żeby powierzchnia była maksymalnie komfortowa dla pacjenta, to uważam, że ten sam model wprowadzony być może także w nauce bioenergoterapii. Ergo uważam, że każdy może zostać bioenergoterapeutą, a jeżeli nim nie jest, to tylko dlatego, że został źle tego nauczony. Albo nie chce. Albo nie chce. Albo nie chce się tego uczyć po prostu. I dlatego w szkole staramy się łączyć obie te dyscypliny naraz. Pokazujemy i medycynę klasyczną, i bioenergoterapię, ale też dużą uwagę poświęcamy na pokazanie struktury pracy bioenergoterapeuty. Uczymy naszych słuchaczy widzenia aury, nie poprzez pokazywanie swoich osiągnięć w tym zakresie, tylko przez instruowanie ich, w jaki punkt ekranu winni patrzeć, żeby patrzeć wzrokiem rozproszonym. Na co powinni zwrócić uwagę? Stosujemy odpowiednie filtry barwne, dzięki którym dużo łatwiej widzieć pole otaczające człowieka. Jesteśmy otwarci na pomysły, że to, co niektórzy widzą jako aurę, jest swoistą emanacją pola elektromagnetycznego. I nie tłumaczymy niewiadomego niewiadomym, choć oczywiście jesteśmy również otwarci na to, że może to być zupełnie co innego. Jednakowoż łatwiej jest kogoś nauczyć widzenia aury, jeżeli o tym akurat mówię, jako o przykładzie, kiedy najpierw doprowadzi się do tego, że widzi otoczkę energetyczną, która nie pozostawia żadnej wątpliwości, bo wynika po prostu z pola, które tworzy się dzięki ciepłocie ciała, dzięki przepływowi krwi, dzięki tarciu. Unosi się niejako nad ciałem, tak jak nad rozgrzanym asfaltem unosi się czasami gorące powietrze. A tego można nauczyć poprzez pewną strukturę treningową. Jeżeli uczymy kogoś technik bioenergoterapeutycznych, najpierw uczymy go odczuwania wrażeń między dwoma dłońmi. Uczymy go, w jaki sposób należy budować kulę energetyczną, i w jaki sposób mógłby odczuwać jej zagęszczanie. Uczymy go, w jaki sposób może, wchodząc w obszar wizualizacji, rozpoznać różnicę między organem chorym a organem zdrowym. I robimy to poprzez ciągi ćwiczeń, mających określoną strukturę. Tu bardziej o tym mówiłem i bardziej na tym mi zależy. Wydaje mi się, że właśnie taka fuzja tej konwencji z pewną pragmatyczną linią postrzegania jest pewnym wskaźnikiem do tworzenia rzeczywiście fachowców. Nie geniuszy, ale po prostu fachowców, rzetelnych rzemieślników, którzy będą później mogli stosować tą wiedzę w ramach swoich działań, czy konwencjonalnych, czy niekonwencjonalnych. Na zajęcia nasze chodzą pielęgniarki, w naszej szkole uczestniczą lekarze, w naszej szkole także uczestniczą osoby, które już pracują w zawodach medycznych, na przykład zajmując się opieką nad chorymi, czy to w domach pomocy społecznej, czy zgoła w jakichś placówkach zachodnich. Zajmują się całkowicie konwencjonalną robotą. Dzięki tej wiedzy, którą nabędą, będą mogli ją wzbogacać poprzez wniesienie ducha energetycznego do tego, co robią. A z drugiej strony mamy wielu słuchaczy, którzy już są kwalifikowanymi bioenergoterapeutami. I kiedy rozmawiamy z nimi, to widzą bardzo dużą wartość w tym, że do ich wiedzy, dotychczas właśnie takiej trochę rozproszonej duchowo, wkracza typowa materia. Że wreszcie wiedzą, jak należy i z której strony podeprzeć chorego, kiedy trzeba go podnieść. Kiedy wiedzą, jak należy spuścić nogi z łóżka, żeby nie uszkodzić osobie chorej kręgosłupa. Kiedy zaczynają rozumieć podstawy dietetyki nie tylko związanej z medycyną chińską, ale takiej ogólnej, prostej, najnormalniejszej, bez otoczki mistycznej. Kiedy zaczynają patrzeć na chorego także poprzez pryzmat widzenia go przez personel szpitalny, który dotychczas wydawał im się bardzo wrogi niekiedy. Właśnie dzięki temu rozdźwiękowi między medycyną klasyczną a medycyną nieklasyczną. Także tu bardziej jakby postrzegam to wszystko.
Ale między tego ducha i tą materię wchodzi jeszcze umysł, wchodzi psychologia. To jest coś, czym Pani Agnieszko się bardziej zajmuje. To może w takim razie z tej trzeciej strony to zobaczę. Stron jest może znacznie więcej. Ja bym na przykład patrzył na to, że duch, proponowałbym słuchaczowi, żeby ucząc się postrzegać ducha, raczej zastanawiał się, czy on jest, jakiego on jest koloru, jaki odcień ma ten kolor. Czy ten duch jest bardziej lepki w dotyku, czy bardziej w dotyku będzie taki śliski. No i znowu zabrał nam czas. Właśnie. No proszę. Natomiast żona będzie się bardziej zajmowała zupełnie czym innym, patrząc na ducha. To teraz 5 minut dla Pani Agnieszki. A nie chciałem, broń Boże, zawłaszczać terenu, tylko chciałem tak miękko wprowadzić, miękko pokazać dwie różne strony postrzegania. No niewątpliwie zmysłowa strona postrzegania, bo rozumiem, że o tą tutaj chodzi. Tak. To, co jesteśmy w stanie doświadczyć zmysłem, tak? I cały zakres wiedzy, który jest potrzebny, i jakby też rozbijanie tej wiedzy na pewne takie mniejsze elementy, które właśnie dadzą się, takie są bardziej do ogarnięcia, do zoperacjonalizowania, tak? A nie przekazywane na zasadzie tylko i wyłącznie jakby takiego jakiegoś przekazu. No, to jest jak niewątpliwie podstawa tej szkoły, prawda? Choć myślę, że każdy też z prowadzących zajęcia, mimo że prowadzi je w taki właśnie sposób ustrukturyzowany, to gdzieś też jednocześnie przekazuje też ten taki element pewnego olśnienia, prawda, którego też słuchacze, nawet praktykując rozmaite doświadczenia, w pewnym momencie też to coś jakby kliknie, prawda, a że czuję, że doświadczam, że gdzieś to też się niewątpliwie włączają takie bardziej subtelne elementy w tym procesie edukacyjnym, opartym oczywiście o wiedzę. Jeśli chodzi o to, co ja tutaj robię w szkole, to jest też jakaś działka. My w ogóle tak nie opowiedzieliśmy o szkole, bo właściwie mówiłeś jakby gdzieś tam o idei w ogóle edukacji, tak? A to też tutaj rozumiem, gdzieś uciekło, że gdzieś uciekło to, co istotne, więc kobieta, mimo że mniej konkretna, to może powie, o co chodzi. Bardzo proszę. Jest to miejsce, tak? Jest to przestrzeń, w której można poznać właśnie szeroki zakres wiedzy, zdobyć też pewne uprawnienia, zdobyć wykształcenie, uprawnienia. I to jest taka działka, która przez wiele lat myśmy ją prowadzili bardziej jako działkę związaną z medycyną niekonwencjonalną. W pewnym momencie, parę lat temu, dojrzeliśmy do tego, żeby połączyć to z medycyną naturalną i w tym momencie jest to szkoła... Przepraszam, z medycyną klasyczną. Z medycyną klasyczną, tak. I w tym momencie jest to szkoła, która łączy w sobie jakby te dwa elementy. No i daje dwa rodzaje uprawnień. Więc może tak powiedz ogólnie o szkole, parę słów, tak? Bo myślę, że ty tutaj to może opowiesz bardziej adekwatnie, a ja bardzo chętnie opowiem o tym elemencie, który w ramach tej szkoły robię, no bo jest to jakby część, a cały projekt dotyczy połączenia dwóch zawodów o charakterze medycznym. Jeden zawód to bioenergoterapia, drugi zawód to opiekun medyczny, a konkretnie opiekun osoby chorej i niepełnosprawnej. Uczestnicy naszej szkoły chodzą tak naprawdę do dwóch szkół. Realizują program i szkoły przygotowującej do egzaminu na stopień czeladnika bioenergoterapii i realizują program szkoły opiekunów medycznych. Program zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Dzieje się to pod patronatem nieznanego świata, pod jego auspicjami. Bardzo to dla nas duże wyróżnienie, że nieznany świat przychylił się do tej idei i już drugą w tej chwili edycję szkoły promuje i osłania, że tak się wyrażę, swoim autorytetem. Słuchacze uczą się u nas i podstaw anatomii klasycznej, i mają zajęcia w prosektorium, i uczą się wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących osób chorych i ciężko chorych. Uczą się pewnych zasad zdrowia publicznego, ale także uczą się podstaw zielarstwa, uczą się podstaw psychologii,
I to psychologii takiej opartej o głębokie wejście w świat energetyki i w świat takiego pola informacyjnego, co jest tutaj zasługą Agnieszki. Uczą się technik opanowywania umysłu. Uczą się szukania we wszystkich działaniach niekonwencjonalnych pewnej konwencjonalnej struktury. Uczą się pewnych podstaw medycyny informacyjnej w ujęciu niekonwencjonalnym, ponieważ mają zajęcia z radiestezji opartej o posługiwanie się wahadłami ze świadkiem. Jeżeli znowu spojrzymy na cały obszar pola informacyjnego, to zdecydowanie tak zwane inteligentne wahadło, oczywiście w cudzysłowie, przedmiot trzymany w dłoni przez radiestetę, a wysyłający określone energie, niewątpliwie dzięki temu radiestecie, ma tutaj swoje miejsce i zastosowanie. W każdym razie patrzą na przestrzeń zdrowia w bardzo szerokim spektrum, także i poprzez zastosowanie ziół w leczeniu czy we wspomaganiu zdrowia. Pewną kontynuacją tego będzie szkoła, którą chcemy otworzyć jako zupełnie osobny kierunek. To jest szkoła zielarska, gdzie zamierzamy, już weszliśmy w kontakt z wykładowcami Uniwersytetu w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To będzie szkoła, którą chcemy poświęcić wyłącznie ziołolecznictwu. Natomiast w tym projekcie łączącym bioenergoterapię z medycyną klasyczną, nasi słuchacze wychodzą z dwoma tytułami zawodowymi. Opiekun medyczny i czeladnik bioenergoterapii. To wydaje mi się bardzo dobre rozwiązanie. Czy to jest taki nowy rodzaj właśnie opiekuna? Czy to jest zupełnie takie, no tak, teraz tak mi przyszło do głowy, że to jest no, rewelacyjne, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi i chorymi, które mogą jednocześnie mieć opiekę taką medyczną, ale i od razu zabiegi wykonywane, więc dla mnie to jest w ogóle nowy rodzaj opiekuna, nowy rodzaj tak człowieka. Tak sobie to planowaliśmy, taką mieliśmy tego wizję. Może być to różnie wykorzystywane, prawda? Bardzo. Bo tak jak Ryszard powiedział, niektórzy już na przykład pracują jako bioterapeuci, oni prawdopodobnie nie będą bezpośrednio gdzieś tam zatrudniali się jako opiekunowie medyczni, stricte, prawda? Będą bardziej wykorzystywali tą wiedzę, no właśnie, żeby choćby nie obawiać się pacjenta ciężko właśnie chorego, umieć do niego podejść, przełamać jakiś, nie wiem, opór nawet taki psychiczny, prawda? Nasi słuchacze mają praktyki w hospicjum, Nie mówiąc właśnie o poznaniu tej bazy podstaw związanych z anatomią, fizjologią, nie wiem, klasyfikacją chorób i tak dalej. Na ale jakimś tam typowy, poziomie. Ale taki typowy opiekun na przykład medyczny, jeżeli... A z drugiej strony właśnie, także chcę powiedzieć, że różnie to może być wykorzystywane. Może być, a z drugiej strony klasyczny opiekun medyczny, który będzie miał w sobie zasoby dotyczące właśnie nawet jakiegoś takiego bioterapeutycznego, prawda, zaopiekowania tej osoby, wsparcia jej takiego, czy jakąś umiejętność nawiązania takiego głębszego kontaktu psychicznego, czego się może nauczyć na zajęciach, prawda, z psychologii, posłuchania tej osoby w odpowiedni sposób, czy zrobienia, nie wiem, jakiegoś prostego zabiegu związanego z masażem, z akupresurą, czy jakiejś propozycji z dietą, jest wtedy o wiele atrakcyjniejszą, prawda, o wiele skuteczniejszą osobą w swoim działaniu. Dokładnie, i to wsparcie wtedy będzie naprawdę, wydaje mi się, dużo lepsze. To nam przyświecało jako idea. Nasz pierwszy rocznik, który w tej chwili prawie w liczbie 40 osób będzie szkołę kończył, zdecydowanie potwierdza te nasze wstępne plany swoimi opiniami, relacjami z doświadczeń, oceną tego, co się w szkole dzieje. Także jesteśmy bardzo podbudowani obserwacją całoroczną tego, co się w tym naszym projekcie wspólnym z nieznanym światem działo. No też tylko chcę podkreślić jeszcze, żeby była jasność, że też przychodzą do nas osoby, które kończą tą szkołę tylko i wyłącznie dla siebie, czy dla swoich najbliższych, prawda? Dokładnie. Nie planują rozwoju zawodowego, bo są już gdzieś tam w sposób zadowalający umieszczeni w jakichś swoich przestrzeniach zawodowych, natomiast chcą poszerzyć, pogłębić, wykorzystać dla siebie, czy właśnie dla bliskich. Także też jest takie grono słuchaczy i takich też tutaj zapraszamy. Jest niewątpliwie. Mają starszych rodziców, opiekują się starszymi członkami rodziny.
chcą zrozumieć sytuację rodzinną i jakoś znaleźć w niej swoje miejsce, bo różne sytuacje konfliktowe dotychczas przerastają ich umiejętności, a tu w szkole są uczeni, jak można sobie dawać radę i z emocjami wewnętrznymi, i z tą energetyką negatywną płynącą z zewnątrz. To jest bardzo przydatne w momencie, kiedy taka rodzina nie chce bliskiej osoby oddać gdzieś do ośrodka, który jest ku temu stworzony. Chcą taką osobę zostawić w domu, ale to niestety często nastręcza wiele kłopotów właśnie takich emocjonalnych. Ludzie, no, wiem też z doświadczenia, że są osoby, które po prostu sobie z tym nie radzą w domu, chociaż no, nie oddadzą tej babci czy dziadka do tak zwanego domu starców, prawda, ale nie mają siły psychicznej na to, żeby się zaopiekować w taki sposób, żeby jeszcze oni psychicznie sami byli w równowadze. I to jest też może tutaj... Oczywiście, już pomijając kwestie demograficzne, my jako społeczeństwo starzejemy się w sposób lawinowy. Być może aktualna dotacja spowoduje dynamiczny przyrost naturalny. Niemniej na pewno nastąpi jakiś taki martwy okres, już jest dostrzegalny, w której ilość osób starszych będzie bardzo widoczna. A w społeczeństwach zachodnich jest widoczna w sposób naprawdę bardzo niekiedy dla społeczeństwa uciążliwy. Więc myślę sobie, że ludzie kształceni w taki sposób, jaki my preferujemy czy proponujemy, nawet nie tu, ale za granicą znajdą swoje miejsce. Także widzę to szerzej. Myślę sobie, że takie kompleksowe szkolenie bioenergoterapeutów, którego mi zawsze było brak, ja bowiem jestem takim konwencjonalnie przygotowanym do pracy bioenergoterapeutą, jest wyzwaniem i taką chyba słuszną linią rozwojową. To coś, co kiedyś było w powijakach i wymagało przede wszystkim skupienia na ochronie własnego terytorium, musi się rozwijać. Nie możemy ciągle powtarzać modeli, które były wymyślone już w zeszłym stuleciu. Już w tej chwili mają 120, 140, 80 lat. Powołujemy się ciągle na bioenergoterapeutów, którzy kiedyś, bardzo dawno temu, zaczynali przygodę z tą medycyną niekonwencjonalną, stosując myślenie czasami bardzo magiczne. Nauka była wtedy na zupełnie innym poziomie. Wiedza nasza, jeżeli chodzi o psychologię, fizykę, chemię, bardzo szczątkowa w porównaniu z dniem dzisiejszym. Bioenergoterapia musi nadążyć za tymi wyzwaniami. Nie może się zamykać w zaścianku. Bioenergoterapia należy do dyscyplin medycznych, tak została ujęta w klasyfikacji zawodów. I nie może w związku z tym nie rozwijać. A wracając jeszcze do tej części psychologicznej, czyli tym, to, co się dzieje w tym, tym właśnie obszarze, może właśnie, może gdzieś tam duszy, może takiej psychologii też rodzinnej, bo to tutaj też warte jest poruszenia. Tak, niewątpliwie to, czego ja tutaj uczę, gdzieś też poruszamy podstawy klasycznej psychologii, no natomiast to też jest zakres czasowy, prawda, szkoła trwa rok, to są dwa zjazdy w miesiącu, weekendowe, więc tutaj trudno by było znaleźć czas dokładnie, systematycznie, tak, systematycznie przedstawić cały zakres psychologii, który obejmuje 5 lat studiów czy ileś. Natomiast oczywiście są też, ja też prezentuję podstawy rozmaitych podejść psychologii, pokazuję też to, że psychologia nie jest jednorodną dziedziną, podobnie jak tutaj wiele tych metod, o których mówimy, ona też ma wiele swoich wątków i czasami, tak jak lekarz z bioterapeutą nie mogą się spotkać, tak dwóch psychologów też czasami mówi zupełnie różnymi językami.
Natomiast to faktycznie, co ja też tak prezentuję głębiej, bo uznaję, że jest to metoda, która może też służyć tym ludziom. My też patrzymy na to, co jest skuteczne, co też przynosi efekt, prawda? Co ma też jakiś sens, nie tylko teoretyczny, ale też praktyczny do wykorzystania. Więc słuchacze naszej szkoły też poznają głębiej, mają możliwość doświadczeń osobistych, poznają też metody na przykład ustawień hellingerowskich, która jest taką metodą na granicy poruszającą się. Ja ją niewątpliwie prezentuję też w taki sposób, żeby podkreślić te wątki właśnie związane z rozumieniem rozmaitych procesów w ramach systemu. No ten nasz najbliższy system to jest rodzina. I żeby słuchacze nasi przede wszystkim sami, kiedy mają stanąć wobec osoby, której mają coś być może, nie wiem, spróbować zrozumieć, doradzić, to żeby przede wszystkim sami mieli rozumienie i jakieś takie podstawowe ugruntowanie w tym własnym systemie, bo to jest bardzo ważne, kiedy wychodzimy do innej osoby. Żeby mieć sobie oparcie. Tak, kiedy chcemy być jakimkolwiek tam rodzajem pomagacza, uzdrawiacza, kogoś, kto ma swoją osobą służyć komuś innemu, no to jest bardzo istotne, żebyśmy w sobie te rozmaite nasze elementy mieli poukładane. Choćby po to, żebyśmy na przykład nie wychodzili z pozycji, która gdzieś zakłada taką potrzebę ratowania innych. Wielu uzdrawiaczy, wielu terapeutów zresztą, niezależnie czy konwencjonalni, czy niekonwencjonalni, mają w sobie niezwykle rozbudowany ten wątek. On jest gdzieś tam jeszcze obudowany takim poczuciem omnipotencji, spełniania się w tym, że ja innego właśnie ratuję. I my też, ludzie uczestniczący ze mną w zajęciach, mogą też odnaleźć jakby swoją taką głębszą motywację, która ich prowadzi akurat w tą stronę. Po to odnaleźć, żeby po prostu na nią popatrzeć, żeby zrozumieć, co mną kieruje, co mnie prowadzi. I żeby odnaleźć taką właśnie w sobie też postawę, która będzie w sposób taki najbardziej sensowny służyła zarówno mnie, jak i tej drugiej osobie. Nie będę się na przykład wynosić ponad tą drugą osobę, uznając, że ja wiem coś lepiej, tak? Co jest dla niej lepsze. Tylko na przykład zdobędę się też na taki, gdzieś powstanie we mnie taki rodzaj takiego spokojnego, głębokiego szacunku dla drugiej osoby. A tego szacunku uczymy się właśnie w tych swoich pierwotnych systemach. I kiedy tam nam się uda złapać ten element, prawda, że ja tam mam swoje dobre miejsce, że szanuję tych wszystkich innych, z którymi jestem związany, od których pochodzę. I kiedy w sobie mam taką postawę, to wtedy też podobną postawę mogę prezentować na przykład z pacjentem, klientem, osobą, którą się opiekuję. Też mogę z takiej wewnętrznej postawy wychodzić do niej, niezależnie co robię, czy zabieg bioterapeutyczny, czy masaż, czy ściele jej łóżko i coś tam, prawda, się nią opiekuje. Więc chodzi tutaj o wytworzenie takiej dobrej postawy, no właśnie, szacunku, jakiegoś tam odnalezienia w ogóle w spokoju w samym sobie. Czasami ludzie mają rozmaite tematy, które nimi gdzieś tam kierują, powodują. Ktoś ma na przykład w sobie dużo agresji, prawda, dużo złości, ktoś ma dużo lęku, więc też możemy takimi tematami się zająć i spróbować je właśnie rozpoznać, odnaleźć gdzieś to, co w nas najlepsze. No więc to jest... Ale też ten szacunek ma niewątpliwe znaczenie w nieobarczaniu naszego pacjenta swoimi własnymi problemami. I bardzo ważnym elementem szkoleniowym w tym, co ty robisz, jest sprawdzanie, jest też umożliwienie słuchaczom spotkania się z sobą samym, rozpoznania swojego własnego wnętrza, swoich własnych ewentualnych lęków, niepokoi czy niedopasowań. Po to, żeby nie wiedząc o swoich rozmaitych wewnętrznych rozterkach, nie przenosili ich później w kontakcie na osobę, której pomagają. Często się to zdarza. Jeżeli bioenergoterapeuta się czegoś boi, będzie to łatwiej diagnozował u innych, choćby nawet tego nie mieli. A jeżeli klasyczny lekarz dozna jakiejś traumy związanej na przykład z utratą kogoś bliskiego, u którego nie rozpoznano jakiejś choroby, z czego dowodzą badania i praktyka, będzie miał większą skłonność do patrzenia pod kątem diagnozy czegoś, co dla niego było powodem dużej straty. A od tego się trzeba umieć oddzielić. Trzeba na tyle poznać siebie, żeby przynajmniej w momencie kontaktu z klientem czy z pacjentem umieć na bok odłożyć swoje ego, swoje niepokoje, swoje niezałatwione sprawy i problemy. I to jest tutaj bardzo istotnym elementem tych zadań, które tutaj
prowadzisz. Mówiliście Państwo o bioenergoterapeutach, którzy trochę do swojej pracy wprowadzą tych takich medycznych zagadnień. A przynajmniej będą wiedzieli, będą mieli zaplecze też. Mówiliście też o tych medycznych opiekunach, którzy wprowadzą troszeczkę tej bioenergoterapii. Czy będzie taki moment, w którym przyjdzie, nie wiem, może taki rocznik, może nie wiem, może przynajmniej kilka osób z takiego rocznika, którzy spojrzą zupełnie nowym światłem. Nie jestem ani bioenergoterapeutą, który coś, troszeczkę ma tego. Właśnie na tym moście, tak. Tylko czy spotkają się w pewnym momencie na tym moście? Chodzi mi o nowy rodzaj pomocnika. Który będzie jednocześnie pomocnikiem rzeczywiście takiej osoby starszej, niepełnosprawnej czy chorej, będąc jednocześnie jego osobistym bioenergoterapeutą, czyli osobą, która nie dość, że się nim opiekuje, to jeszcze go wspomaga zdrowotnie. Czy będzie ten taki moment? Tego nie wiemy. Taka szansa była, nie wiemy tego, ale taka szansa była już i została zaprzepaszczona. Przy ministrze zdrowia lat temu chyba 10 albo więcej nawet, powstała komisja, w której uczestniczyła także profesor Magdoń, stąd wiele wiemy o pracach tej komisji, która miała stworzyć podwaliny do włączenia bioenergoterapii w całą strukturę myślenia medycznego. I w związku z tym, że profesor Magdoń zmarła, zmieniły się w międzyczasie rządy różne, to komisja ta najprawdopodobniej przestała funkcjonować. W każdym razie nic o tej regulacji mającej być wynikiem ich prac nie słychać. Mieliśmy przyjąć model węgierski, w którym bioenergoterapeuta będzie włączony w cykl opieki medycznej w wydzielonym dla siebie segmencie, pod warunkiem oczywiście, że zda odpowiednie egzaminy, będzie odpowiednio szkolony i posiądzie odpowiednie uprawnienia. I mi się wydaje, że taka idea bardzo wielu ludziom jest bliska. Idea, w której to dobro chorego czy cierpiącego stanie ponad partykularnymi podziałami. Ja głęboko w to wierzę. W zeszłym roku został powołany nowy zawód rzemieślniczy, naturopata. Zawód ten został szerzej nieco opracowany niż dotychczasowy bioenergoterapeuta. Obejmuje także i zabiegi manualne, i ziołolecznictwo, czego dotychczas bioenergoterapeuta nie posiadł w swoim takim kształcie, tym formalnym. Wydaje mi się, że naturopata mógłby, jeżeli dopracujemy się standardów szkoleniowych, takich przestrzeganych przez wszystkie organizacje, bo to, że są one na papierze, to jeszcze nie świadczy o tym, że zostanie to wprowadzone w świadomość społeczną, a szczególnie tych, którzy nadają uprawnienia i którzy egzekwują szkolenia i egzekwują później wiedzę. Ale jeżeli by to miało tak być, jak zostało zapisane, to już na pewno byłby to duży krok naprzód. Naturopata już byłby taką osobą, która łączy w sobie i wiedzę klasyczną, i wiedzę nieklasyczną. My dotychczas w naszym projekcie jednak idziemy dwutorowo. Cudowne byłoby, gdyby to spotkało się razem. No to tego w takim razie może życzymy na przyszłość, żeby właśnie w tą stronę to poszło. Nie wiem jak to, bo w to przyszłości będzie, czasu, ale dokładnie. Całkiem możliwe, że będzie taka sytuacja, że ona sama gdzieś tam wymusi pewnego rodzaju zmiany. Może tak być. Jeżeli podejdziemy do sprawy po obu stronach barykady z mniejszym zacietrzewieniem niż robi się to obecnie. No tak, wyjść możemy tylko od siebie, jak w każdej sytuacji. W każdej czy w parze, sytuacji. Czy w przyjaźni, czy w czymkolwiek, zawsze możemy tylko wyjść z tego, co jest nasze. Dokładnie tak, możemy zmieniać tylko siebie niestety. To prawda, tylko siebie i aż siebie. No. Tak jest. Całkiem wystarczająco. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję.